To nie pytam, jaka cena. A mój na haku. Mój rap jest na haku. No, Marcin dużo pomaga, naprawdę, bardzo dużo. No, wziąłem się trochę podszlifowałem. Stary, mam to trochę w części. I musimy to wykorzystać. Pierdzielę to. Coś wymyślimy. Stary, bo stary, ale jary. Ale jary. Samemu to jest czysto, ale jak go z zaskoczenia weźmiesz, to jest syf, nie? To bardzo. No, Marcin ma patent na to, żeby tutaj wszystko było dobrze. Parę zabiegów zrobimy i będzie git. Będzie paliwo pokazywał. Będzie paliwo pokazywał, licznik. Co jeszcze będzie? Prędkość dobrą, o. Czyli znowu tu wlepa przychodzi. Myślę sobie takie handbary założyć. Patrzcie. Ale co jest najciekawsze? Słuchajcie, dwa mocowania i jeszcze lustro bomber. Mega. I zobaczcie, co się dzieje. No te klamki. Przewrócisz się, to się wiesz, wygnie, nie stanie, nie? Nie przeszkadza tu, nie? Mega. Ale jakie zbiorniczki. Te zbiorniczki są mega. Wiesz, jak się przewrócisz, to nie są lekkie. Aha. No. Więc jak się nie chcesz przewracać, to jest fajne. Raptor 1190. O kurde. Jaki to jest, Marcin, silnik? On ma dokładnie 1150 pojemności, ale oznaczenie tego silnika jest 1190, tego modelu, nie? Tak. 1190 RC8 dokładnie. I ten ma teraz 160 koni. O kurde. Jakieś 120 Nm. No nieźle. Deriva. Ale ty, to siedzisko jest mega, nie? Wybacz. Bo tam słona. No nie, czekaj, gdzie ona wychodzi. Wyjdzie. Marcin, elo, elo. Nigdy bym nie pomyślał, że uratujesz Blackowi dupę. Wytoczymy tu lejki. Będzie tak jak trzeba. I będziemy robić nowe dystanse. Tak, mam. Jeździło. A ugramy jeszcze tego. XL. Patrzcie, jaka perełka. Lakierek. I to wszystko. Nawet felgi. No mega. A te zawiasy z przodu. Nie no, bajka. Bajka po prostu. Wydech. A wydech. A kolektory.
Patrzcie. Patrzcie to. Patrzcie to. Patrzcie to. Patrzcie to. Nie, no mega. Marcin, ja go chcę, takiego łysego. Ładny, nie? Ładny, no. Już jest ładny. Już jest ładny. Tu gąbkę sobie założę. Nie, no mega. Gdzie ja wylądowałem? U Marcina, w ASG, no. Zaloguj się. Tak, to się. Dzisiaj sobota, to wiesz, ja sam jestem. Dzisiaj chłopak wolnym. Dzisiaj sami tu rządzimy. Trzeba szanować pracownika, nie? Tak jest. Sami tu rządzimy. Zaraz będziemy robili testy. Ja tutaj sobie siedzę w poczekalni na mojego raptora, a ile mogę pomóc, to pomagam. No i to, no zaraz będzie upalanko. Wiesz, że my nagraliśmy piosenkę o raptorze? Tak? No! Kurwa, ty nie wiesz, zaraz ci puszczę. Zresztą możesz na YouTube aż włączyć. A to wiesz co, to czekaj już. Bo tam wystarczy do tego pilota, kurwa, powiedzieć i on znajdzie. Tak? A no. Ale co, tak zapukać, uklęknąć na lewe kolano, polizać klamkę, nie polizać te drzwiczki i co? I prawą ręką co zrobić? Za ucho się schwycić? Prostszy. Modele. Zdecydowanie. Także słuchajcie, no Marcin nie gryzie. Dobry fachowiec. Nie ma co się wstydzić, wbijać. Nie? Jasne. Jasne. Zawsze można się w sobotę umówić. Tak. Czyli na kawę, na jest kawę. Socjal. Tak jest. Wiesz. Dobrze. Chłopcie się ma. No fajnie. Dostałem na urodziny od kurwa. Na gościnnych występach Black Opso w ASG Marcin pozwolił mi się obsłużyć tutaj wyciągarką. Tylko. Jak to się robi? Dajemy. Tak, tak, dawaj go do góry. No, śmiało, śmiało. Dobra, bo tam jest blokada taka, jest przestawiona. No dobrze, już go masz powiedzieć. No i lecimy już ci daję, koło. Już ci daję te klucze. Masz, tu jest. Słuchajcie, jestem tak podekscytowany tym, że mogę w ASG sobie robić, tam kłada. Czekaj, on teraz dokręca, czyli w drugą. Nie pomagaj, nie pomagaj mi. Nie, nie, ja sam, gdzie? No patrz, kurde. My tutaj sami rządzimy w ASG dzisiaj. Tak, dzisiaj będziemy robić. Działa. Okay. Dobrze. Czujnik jest. O, i nawet prędkość będę miał pokazywaną, taka jak potrzeba. Wydech. Też. Teraz tak, ten wydech, nie? No. Słuchaj, zeszlifujemy to. Tak jest. Wyrównam to trochę, bo to jest takie, widzisz, ściurowo ścięte. Tak. Trochę to wyrównamy. Zrobimy nacięcia takie minimalne, żeby trochę ściągnąć. Dopasujemy opaskę i skręcimy taką konkretną opaską. Dobrze. Możemy dać jeszcze taki cement, no, wiesz, do tuników trochę uszczelniającego. Może będzie dobrze. Dobrze. Tak, i po kolei, zrywka założona, teraz robimy, żeby pokazywało poziom paliwa, tak. I żeby znikła kontrolka. Od ABS-u. Od ABS-u? Tak. Co jeszcze? No zmiana
musiała być zbiornika. Zbiorniczka, tak, bo ciekło, wiadomo czemu. Bo ciekło. O. Nówka sztuka, nieśmigana. No, także już końcówkę mamy. Końcówkę no, mamy. Dokładnie. Dobra. Uratowałeś mi tyłek. Pamiętaj, zawsze jeźdź do ludzi, którzy mają doświadczenie, bo tak trzeba nazwać, nie? Tak jest. Zobaczysz, że też już będzie powietrza ciągnął tyle. A ja mu dowiercę z 4 otwory, zrobimy takie 30. Próba, abstrakt teraz. Pierwsza próba. Panie, no teraz to można śmigać na tym pole. O kurde, nic nie przeskakuje. Rwie jak głupi bez kompresji. Nie, no Marcin, jesteś mega, po prostu mega. O kurwa, teraz to, sorry, się boję, że na plecy pójdę. I can count on no one else, and I do not need your help. I was told to show, not tell. I don't ever doubt myself. I can count on no one else, and I do not need your help.